na początku nie wierzyłam, bo różnie to bywa z tymi zakładami pracy, które organizują wycieczki. I do końca byłam sceptycznie nastawiona, aczkolwiek jak już z mężem podpisywaliśmy umowę w Rexfedzie, dowiedzieliśmy się, jaką pulę pieniędzy mamy do dyspozycji i że możemy sobie wybrać sami biuro turystyczne, z którego pojedziemy i że sponsorują nam i lot, i pobyt, albo ja sama przez 2 tygodnie, albo wspólnie z mężem. W związku z czym zdecydowaliśmy się na wyjazd tygodniowy i od razu, już 26 czerwca lecieliśmy. To było niesamowite przeżycie, bo po raz pierwszy leciałam samolotem i byłam w stresie niesamowitym. Sama Teneryfa jest przepiękną wyspą, urozmaiconą, górzystą. Ocean mieliśmy pod samym nosem. Właściwie wychodziło się z hotelu i już tunelem podziemnym byliśmy na plaży. Mieszkaliśmy w takim miejscu, na narożniku właściwie budynku, że mieliśmy widok i na ocean, i na kompleks basenów, i na wulkan Teide, także coś niesamowitego. Temperatura tam była znośna w tym czasie, bo była 27-30 w cieniu, także jak na nasze warunki i nasze możliwości, to dla nas była w sam raz. Nie czuło się zimna, ani tego upału. Klimat jest bardzo wilgotny, w związku z czym znosiliśmy to bardzo dobrze. To jest piękne też w tym wszystkim, że wszyscy czekają do losowania. Po biegu nie ma to, że się każdy rozchodzi, my to wszyscy czekają, że wszyscy tu idealnie tak, było. To jeszcze trwała. Trwa impreza, każdy żyje tym biegiem, nie tylko, że skończyć, wiadomo, że ci co pierwszy, drugi, trzeci by był nagrodzony, a reszta wybrała i szła do domu. A tu raptem się zrobiło, no, atmosfera rewelacyjna, no atmosfera pikniku, tak. To jest piękne. Życzę każdemu takiej wygranej, bo wygrałam właściwie po raz pierwszy i nawet nie wierzyłam w to, że można wylosować wycieczkę, że znajdę się w tym ścisłym gronie. Super nagroda. Teraz tylko opalenizna. Bardzo podoba. Organizatorom gratuluję tak fantastycznej imprezy. Bardzo rzadko się zdarza w kraju, żeby w pierwszej edycji biegu, w biegu głównym startowało 30 osób. Także no, proszę Państwa, rewelacja. Mam nadzieję, że będziemy się spotykać przez następne kilkanaście lat. Pogoda jest z nami. Wszystkim życzę udanego występu tym, którzy mają wygrać, niech wygrywają. Tym, którzy mają walczyć tylko z sobą, niech walczą z sobą. Powodzenia. Michał, nie chcecie, żeby powiedz? Bardzo gorzej, ale niestety jestem w tej chwili kontuzjowany na kontuzję pięty i mam nadzieję, że w przyszłym roku będę zdrowy i poważny. Czekamy, daję słowo, będziemy o tym pamiętali, proszę Państwa, Michał Bartosza. To ten człowiek, który odebrał rekord Polski juniorów na 5000 metrów legendarnego Bronisława Malinowskiego. Później reprezentował nas na mistrzostwa świata, biegł na 3000 metrów prześladami na innych dystansach. Biegł na ostatnich igrzyskach olimpijskich. Thank you.
następny uda się lepiej, jeśli namówimy więcej przyjaciół. Szczególnie firm, zakładów, szefów zakładów pracy, żeby przyjaźniej na nas spojrzeli. No i tu prośba do wszystkich szefów zakładów, żeby zechcieli nam pomóc, przyszli sami pobiegać, przyszli się z nami pobawić, no a to da pewnie efekt. Nie tylko ta. Zdrowiu, wydajności, jakości pracy i w ogóle w zdrowych załogach. Także liczymy na pomoc wszystkich. Bo to co mówisz tu o miejscowych, ja się bardzo cieszę z dwóch firm, które to są Jeleniogórskie Zakłady Optyczne. To już o dużych sponsorach. I dużych sponsorów naprawdę, którym w tym roku mam zapewnione, bo byli się na Kongresie Optyków, gdzie zapewnili mnie, że wezmą znowu z większym jeszcze udziałem w tym biegu. Takie podziękowania złożyłem, bardzo sympatycznie to było. I teraz witam, nie? Fabryki czekolady. Czy to jest sukces, że nie wygrałeś biegu? Tak, to idealnie jest, bo to właśnie tego się bałem, że wygrałem, tego nie chciałem właśnie. Ale nie wygrałeś, bo nie chciałem. Nie, był poziom wysoki, nadto wysoki niż się tutaj spodziewaliśmy. Nie pobiegł. Tyle, że obojętnie kto za rok tu będzie, to wygram. Sprawa wolontariuszy, bo praktycznie my bieg zrobiliśmy bez żadnych praktycznie kosztów organizacyjnych, gdzie wchodziło, gdzie młodzi ludzie, zaufaliśmy młodym ludziom, gdzie nam strasznie pomogli. Także to jest tak ważna sprawa, która przebiegł i pobiegł szczególnie, że udało nam się wciągnąć i ci ludzie nam zaufali, nam pomogli. To naprawdę była piękna sprawa. To jest pierwsze liceum ogólnokształcące, wasza klasa zielona, to większość też z liceum Matysarki. Tak, Matysarki. To jest praktycznie młodzież z Ogólniaka. Większość, tam chyba, nie może z ekonomii jeszcze była.